głośniki i wzmacniacz są montowane poprzez zestaw kablowy Hilux BMW 4,5, czyli specjalny zestaw plug and play, który podpinamy do fabrycznego głośnika basowego, z którego czerpiemy sygnał audio dla wzmacniacza i z powrotem dostarczamy czterema przewodami już wzmocniony sygnał osobno dla głośnika basowego i osobno dla głośników w drzwiach. Wszystko podłączamy pod fotelami, więc nie musimy wyciągać radia, nie musimy ciągnąć całej instalacji, żeby się podpiąć pod fotelami. Konektory są zarobione, oryginalne kształty BMW, a tu mamy wiązkę, która sobie idzie dalej, która będzie puszczona w progu. Tu się odchyla się tą wykładzinę podłogową, wkłada się w próg ten przewód. Przewód dalej sobie idzie progiem. Tutaj go widzimy wrzuconego w próg, tak. I wychodzi tu pod kanapą, a potem spod kanapy pójdzie sobie do bagażnika, a zakończony jest już gotowymi przewodami do wzmacniacza. Tu jeszcze dokładamy od siebie taką złączkę, konektor RCA, który będzie samozaciskowy, który trzeba włożyć na kable i w tym momencie dostarczamy sygnał audio do wzmacniacza, a z powrotem wypuszczamy sygnał wzmocniony tymi czterema przewodami, czyli to są przewody ze wzmocnionym sygnałem. Tu mamy opisane woofer, czyli te głośniki podfotelowe, a tutaj mid-high, czyli średnie i wysokotonowe, a tu mamy input, czyli sygnał audio, na który założymy za chwileczkę konektor cinczowy RCA i będzie pięknie zrobione. O, mamy już zarobiony ten konektorek RCA na ten wyjście, to włożymy do wejść RCA wzmacniacza, a to będzie po prostu wkręcone w terminale głośnikowe wzmacniacza. Tu będzie już wzmocniony sygnał audio, czyli cała ta wiązka wyląduje w bagażniku i będzie włączona, podłączona do wzmacniacza. Wystarczy tylko podać na wzmacniacz zasilanie i minus, masę i wszystko będzie działało. Piękne i proste. Warunkiem jest to, że głośnik basowy fabryczny musi mieć wiązkę z czterema przewodami. Bez tego ten kabel będzie mniej przydatny.